Zapraszam Państwa na spotkanie z panem Tomaszem Hurtem, menadżerem do spraw technicznych Delphi Technologies. Porozmawiamy o tym, co się często w warsztatach samochodowych odbywa, czyli serwis układu hamulcowego, jedna z częściej wykonywanych usług. Witamy panie Tomaszu. Witam wszystkich, dzień dobry. Czy przy tej często wykonywanej usłudze zdarzają się błędy w warsztatach samochodowych? Czego dotyczą, jakie mogą mieć skutki? Wymiana klocków hamulcowych czy tarcz hamulcowych to jest taka czynność dosyć popularna, dosyć, że tak powiem, częsta i wydaje się z pozoru prosta, natomiast często sposób skomplikowania tej czynności czy konieczność dokładności wykonania wymiany nie zawsze jest doceniana przede wszystkim przez klientów, a tutaj właśnie bardzo dużo błędów można popełnić. Zacznijmy od samych klocków hamulcowych, tak, bo to jest najczęstsza usługa. Przede wszystkim chodzi o czystość i jakość wykonania tego procesu, tak? Nie wystarczy wyjąć klocka z jarzma i włożyć go z powrotem, tylko trzeba całe jarzmo dokładnie wyczyścić, żeby ten klocek pracował w takich samych warunkach jak klocek nowy. Jeżeli pominiemy ten proces właśnie czyszczenia czy montażu odpowiednich nakładek wygłuszających, to później możemy mieć problem. Oczywiście tutaj jeszcze jakby idąc do samego początku obsługi, musimy zawsze obejrzeć ten układ hamulcowy, jak on wygląda. Z tym, że układ hamulcowy jest tylko częścią całego samochodu, bo też współpracując z całym układem zawieszenia i dokonując nawet wymiany klocków hamulcowych, powinniśmy obejrzeć po prostu cały układ zawieszenia, żeby później uniknąć większych błędów. Przy tym serwisie pan wspomniał o tym, żeby obejrzeć zawieszenie. Warto obejrzeć też cały układ hamulcowy, prawda? Może sprawdzić płyn hamulcowy i tak. Tak. Tutaj płyn hamulcowy to tak naprawdę powinna być rutynowa czynność, od której mechanik zaczyna, bo wymiana płynu hamulcowego jest często pomijana przez użytkowników pojazdów. Po prostu wiedzą, że coś jest w zbiorniczku i myślą, że tak będzie. Natomiast pomiar temperatury wrzenia płynu hamulcowego jest chyba taką czynnością, taką metodą najskuteczniejszą, określającą stan jakości płynu hamulcowego. Jest kilka urządzeń na rynku, które pozwalają w to dosyć szybki sposób określić i tak naprawdę mechanik dzięki temu może wykonać dodatkową usługę, zarobić dodatkowe pieniądze, natomiast kierowca może czuć się bezpieczniejszy na drodze, ponieważ płyn hamulcowy, który nie spełnia swoich kryteriów, już niestety nie spełniać swojej roli w momencie awaryjnego hamowania. Mhm. Jakie jeszcze poszczególne elementy pełnego, profesjonalnego serwisu układu hamulcowego? Pomiar tarczy na pewno też jest ważny, prawda, bo też nie zawsze ją wymieniamy. Tak, jeżeli wymieniamy same klocki, to też musimy zwrócić uwagę, jak wyglądają tarcze. Czasem wymiana klocków na tarcze, które są zbyt użyte albo blisko swojego wymiaru minimalnego, może skutkować tym, że te klocki będą piszczały albo nie będą właściwie hamowały. Jeżeli przystępujemy do wymiany klocków i tarcz hamulcowych, bo tak do tego trzeba podejść, że jeżeli wymieniamy klocki, możemy wymienić same klocki, zakładając, że minimalna grubość tarczy jest utrzymana. Natomiast jeżeli wymieniamy tarcze hamulcowe, to wymieniamy już je razem z nowymi klockami. I tutaj cały ten proces wymiany tarcz hamulcowych, on już może być bardziej skomplikowany i czasochłonny, bo tak jak wspomniałem, musimy obejrzeć całe zawieszenie, ponieważ luzy w zawieszeniu mogą skutkować w późniejszym czasie wibracjami również podczas hamowania. Następnie oceniamy, jak wygląda stan zużycia całego układu hamulcowego, czyli w jaki sposób na przykład klocki się zużywają, w jaki sposób zużyte są tarcze hamulcowe. Weźmy taki przykład, dosyć chyba częsty, że klocek hamulcowy, jeden z klocków od wewnętrznej strony, jest bardziej zużyty od klocka zewnętrznego. To jest jasny sygnał dla mechanika, że coś się w tym układzie hamulcowym dzieje. Na przykład jest zablokowany zacisk, nie porusza się płynnie. Może to też świadczyć o tym, że
że zablokowany, że przewód elastyczny jest do wymiany. Na przewody elastyczne też zwracam uwagę, bo one też dosyć istotnie wpływają na bezpieczeństwo użytkownika. Co? No patrzymy również na kolor tarcz i stan zużycia. Jeżeli tarcze są przegrzane, to albo mamy do czynienia z użytkownikiem, który bardzo lubi agresywnie jeździć, albo już coś się dzieje z tym układem hamulcowym. Patrzymy oczywiście na stan wszystkich prowadni, zabezpieczeń elementów gumowych zacisku, czy nie ma jakichś zeń, czy pęknięć. I podejmujemy decyzję o wymianie. Tak naprawdę wycena takiej naprawy nie zawsze jest jednoznaczna, bo po dokonaniu inspekcji może się okazać, że musimy dokonać poważniejszej naprawy niż tylko sama wymiana klocków i tarcz. Po demontażu układu możemy ocenić, co się dzieje na przykład z piastą. Zużyta piasta hamulcowa może też być, czy łożysko, stan łożysku może też być efektem późniejszych problemów przy hamowaniu, czy wibracjami przy hamowaniu. No i tutaj, jak już mamy to wszystko zdemontowane, no to trzeba przejść do tej czynności najbardziej pracochłonnej. Wydaje mi się, że o tym powinniśmy mówić nie mechanikom, bo oni wiedzą o tym, tylko kierowcom i właścicielom samochodów, którym się wydaje, że to jest taka prosta czynność i skoro u pana Kazia to kosztuje, wymiana kosztuje, nie wiem, 50 zł, to dlaczego u pana Janka kosztuje ta sama wymiana kosztuje 100 zł? Bo pewno pan Janek robi to dokładnie i zabiera mu to więcej czasu po prostu. Tutaj musimy wyczyścić bardzo dokładnie piastę. Musimy tą piastę później zmierzyć za pomocą liniału krawędziowego, czy nie ma wygłębień. Dobrze jest zmierzyć też bicie tej piasty osiowe, czy maksymalne bicie to jest dla takiej piasty z około 0,02 mm. Powyżej tego wymiaru już w zasadzie powinniśmy przystąpić do wymiany piasty. Bardzo ważny element, jeżeli montujemy nowe tarcze, nie używamy żadnych smarów na piastę. Wiem, że takim bardzo popularnym smar miedziowy, ukochany przez wielu mechaników do tej pory, był stosowany. Niestety ten smar może spowodować to, że ta piasta nie będzie równo przylegała do tarczy i tarcza będzie po prostu pracowała, nie będzie pracowała w linii prostej. Ale nawet odrobiny, tak? Bo to pojawia się. Nie używamy nic. Jest, niektórzy producenci zalecają oliwienie tej piasty, tej powierzchni piasty, tak? Okej, możemy to zrobić, bo są obawy właśnie zabezpieczenie przed korozją. Możemy to zrobić, oczywiście wziąć na szmatkę olej, czy spryskać i dokładnie wytrzeć tą piastę. Ten film, który zostanie cienki, on nie zaszkodzi, nie zmieni położenia tej piasty, natomiast nie stosujemy żadnych smarów. Ja wiem, że jak smar w warsztacie jest, to trzeba go użyć, ale nie w każdym przypadku. Następnie montujemy tarczę na piastę i uwaga, dokonujemy takiej niepopularnej czynności, jak przekręcamy tarczę wszystkimi śrubami z momentem równym, tak? Może to być 50 Nm, może 60, to tak naprawdę technicznie kwestia o możliwości przekręcenia tej tarczy. I następnie dokonujemy pomiaru bicia tarczy zamontowanej na piaście. To dopuszczalne bicie na piaście jest. Właśnie, ile jest dopuszczalne bicie na piaście? Często takie pytanie się pojawia. Najlepsza odpowiedź to jest dopuszczalne bicie na piaście jest takie, jak zaleca to producent pojazdu. To jest zależne, to dopuszczalne bicie jest zależne od odległości tarczy, klocków hamulcowych od tarczy podczas jazdy samochodu. I tak na przykład przyjętym standardem
na aftermarkecie to jest 0,05 mm. Natomiast są producenci, którzy dopuszczają nawet 0,1 mm, ale już mamy samochód marki BMW X5 na przykład, gdzie ta tolerancja jest 0,01 mm. Czyli mamy tu do czynienia z dosyć dużą taką dokładnością. Dopiero wtedy, kiedy wiemy, że tarcza jest zamontowana prawidłowo, możemy zmontować pozostałe elementy układu, takie jak klocki, jak zaciski, jarzmo, zaciski hamulcowe i tak dalej. Ważna też uwaga, żeby montując zaciski, żeby sprawdzić, w jakim stanie są prowadnice. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie prowadnice smarujemy smarem. Są zaciski ATE, które z takimi gumowymi, to są takie gumowe prowadnice z metalowymi stworzeniami. Mechanicy wiedzą na pewno, jak to wygląda, gdzie nie używamy smaru. Dlatego, że te gumowe tuleje mają za zadanie odciąganie zacisku podczas kiedy przestajemy hamować. Jeżeli nasmarujemy, zacisk nie będzie prawidłowo pracował. Gdyby tak spełnić wszystkie te procedury omawiane na szkoleniach, czas tej wymiany byłby bardzo długi. On jest za krótki nawet w TechDocu. To jest komentarz jednego z naszych czytelników pod jednym z wielu artykułów dotyczących serwisu układu hamulcowego. Zgadzam się, że my mamy do czynienia z samochodami używanymi i czas obsługi samochodów używanych, czyli tam 5, 6, 7, 10, 12-letnich, jest dłuższy niż samochody w okresie gwarancyjnym, tam gdzie to producenci wyznaczają te czasy. Pytanie tylko, czy jakby to jest już część handlowa tej części. Moja część to jest część techniczna, tak? Ja wiem, ponieważ też mam praktykę warsztatową, pomimo tego, że pracuję w firmie Delphi, cały czas z tymi samochodami mam styczność jakby z racji moich obowiązków. Wiem, że tą czynność musimy wykonać prawidłowo, niezależnie od czasu. Jeżeli pójdziemy na skróty, tak czy inaczej klient do nas wróci. Przeprowadzaliśmy 2 lata temu eksperyment, ile czasu dłużej zajmuje nam zamontowanie, wymiana tarczy klocków hamulcowych w ten sposób, jak ja mówiłem, od normalnej wymiany. Było to na poziomie 10 do 15 minut dłużej. W skali warsztatu może to jest, to trwa dłużej, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę sobie na to, że jeżeli klient przyjeżdża na reklamację, to ile czasu musimy poświęcić na obsługę klienta, który przyjechał na reklamację, tak? Musimy przyjąć go, pojechać na próbę, wrzucić samochód na podnośnik, zdjąć koła. Spokojnie zejdzie nam tutaj pół godziny, po czym musimy zdiagnozować co się dzieje. Zakładamy, że podejrzewamy problem z tarczami, czyli wysyłamy je na reklamację. Tracimy godzinę, dwie, trzy. Czy jest to warte? No nie wiem. Wydaje mi się, że dobrze, żebyśmy byli pewni tego, co robimy. Jeszcze jeden ważny element, to, że my zamontujemy właściwie tarcze i klocki, to jest jeden element. Natomiast kolejnym elementem jest, uwaga, przykręcenie koła. Koła należy przykręcać właściwym momentem obrotowym, nie używając klucza pneumatycznego. Żeby ten właściwy moment obrotowy użyć, to klucz pneumatyczny musi wykonać obrót około 30 stopni i dopiero wtedy słyszymy to nasze klik. Jeżeli przykręcimy za mocno te śruby, możemy pokrzywić po prostu tarczę, przyciągnąć
szpilki i klient za jakiś czas do nas wróci z pretensjami, że podczas hamowania czuje wibracje. Te reklamacje na właśnie na wibracje podczas hamowania, one się zdarzają dosyć często właśnie w sezonie wymiany opon, czyli w zasadzie jakiś czas po tym sezonie wymiany opon, także warto też zwracać uwagę, w jaki sposób mechanicy w tych serwisach dokonują przykręcenia, takiej banalnej czynności jak przykręcenia kół. Wiem, że są sieci warsztatowe, które na przykład zabraniają używania dokręcenia kluczy pneumatycznych. Dzięki temu mamy pewność, że oni to dokonują właściwie. No i kierowca może być raczej spokojny o to, że poradzi sobie w razie awarii ze zmianą koła. Tak. Tutaj właśnie zawsze często zadawane jest pytanie, dlaczego klucze do kół są takie krótkie. No, żeby nie dokręcić za mocno kół tak naprawdę, nie, bo one są, jeżeli są dokręcone właściwym momentem. Jasne. Zaczął Pan temat reklamacji i wibracji hamulców, więc chciałbym trochę ten temat rozwinąć. Jakie są najczęstsze przyczyny wibracji i które z tych przyczyn mają swój początek w serwisowaniu układu hamulcowego? Zacznijmy najpierw może od tego, skąd się biorą te wibracje w samochodzie, tak? Bo kierowca je słyszy, czy wyczuwa, bardziej słyszy w tej chwili, czy wyczuwa drżenie z układu hamulcowego podczas gwałtownego najczęściej hamowania. Jak już wyczuwa przy lekkim hamowaniu, to już jest to. Jak wspomniałem wcześniej, klocki podczas jazdy oddalone są o pewną odległość od tarcz hamulcowych. Jeżeli my tą tarczę zamontujemy w sposób właściwy, czyli ona będzie równoległa do klocków, to tarcza nie ma styku z klockami podczas normalnej jazdy. Ona ma, tylko dotykają się klocki w momencie, kiedy naciskamy pedał hamulca. W momencie, kiedy my przekosimy tą tarczę podczas montażu, to są bardzo minimalne często tylko jakieś zanieczyszczenie może wpaść, czy użycie smaru może spowodować taki efekt. Czyli przekroczymy na przykład w przypadku BMW X5, przekroczymy to wbicie tarczy o na przykład będzie 200 albo 300, to klocek obracając się dotyka, wyciera tarczę z jednej strony i od przeciwnej strony drugi klocek wyciera tarczę. W zasadzie po 500, nawet po 1000 kilometrów następują nierówne takie wytarcia, wgłębienia w tarczy. Czyli mamy wtedy nierówną strukturę tarczy i przy hamowaniu po prostu ten klocek jest dociskany i albo odpychany przez nierówności tarczy. I my to wtedy odbieramy jako wibracje. Mówię tutaj o wibracjach, które pochodzą z tarcz hamulcowych. Natomiast wibracje też pochodzą z zawieszenia. Jeżeli mamy elementy metalowo-gumowe uszkodzone czy powybijane tuleje, to te wibracje też będą odczuwane podczas hamowania, dlatego ważna jest ta kontrola zawieszenia. I teraz, jeżeli idąc do drugiej części naszego pytania, jakie elementy, co może się zdać podczas serwisu, to mówiliśmy już o niewłaściwym dokręceniu kół, tak? To może zdarzyć się w serwisie, który wykonuje tę naprawę, ale może zdarzyć się w dowolnym innym serwisie, czy klient sobie wymieniać koło, cokolwiek, tak? Czyli to jest taka najprostsza rzecz. Natomiast może to być spowodowane tym, że jest uszkodzone łożysko koła, czy jest krzywa piasta. To się może stać w trakcie eksploatacji. Może też być właśnie brudny montaż, czy niewłaściwie doczyszczona tarcza. Często tam, gdzie jest ta wymiana tych tarczy, jest bardzo tania, to ci ludzie nie zajmują się dokładnym czyszczeniem i mierzeniem tego wszystkiego, tylko robią to na akord. To te zanieczyszczenia powodują to, że ta tarcza, ona jest zamontowana nieprawidłowo i dotyka po prostu klocków podczas jazdy. Co jeszcze z takich rzeczy?
Ja bym zwrócił przede wszystkim na tarcz i na kontrolę bicia tarczy, całego układu tarczy i piasty po zamontowaniu klocków. Jeżeli mamy, tu jesteśmy pewni, to w zasadzie nie ma problemów. Oczywiście tutaj nie należy unikać takiego tematu jak pewne problemy związane z produktem, tak? Bo takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast patrząc na reklamacje, które my rozpatrujemy, czy nasi dystrybutorzy, to niestety bardzo często te przyczyny są gdzie indziej niż w samym produkcie. A jeżeli mielibyśmy omówić pokrótce diagnostykę wibracji hamulców, w jaki sposób ocenić tę przyczynę, kiedy zgłasza się klient z taką usterką do warsztatu? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy wibracje są związane z tarczami hamulcowymi, czy na przykład z zawieszeniem. Czyli dokładne sprawdzenie zawieszenia. Czasem mogą to być takie niesprawności, których trudno jest wykryć nawet na specjalistycznych szarpakach, ale jeżeli mówimy o tarczach hamulcowych, to najprostszym pomiarem jest pomiar grubości tarczy. O ile do pomiaru bicia tarczy po montażu używamy miernika zegarowego, to w przypadku tarcz, które mierzymy po przejechaniu właśnie 1000, 1200 i więcej kilometrów, już nie używamy tego miernika zegarowego, tylko używamy mikrometra. Mierzymy tarczę na obwodzie w ośmiu miejscach, tak, co 45 stopni. Mikrometrem mierzymy w odległości około 10 mm od krawędzi tarczy i zapisujemy te wyniki. Jeżeli odchyłka na tej grubości przekroczy 0,02 mm, to wiemy, że mamy problem z nietolerancją grubości tarczy. I w tym momencie widzimy, że problem jest po stronie właśnie tarczy. Zazwyczaj te wgłębienia występują symetrycznie, tak, czyli po średnicy. Mamy to wgłębienie będzie na górze na przykład tarczy i na dole. Wtedy wiemy, że ta tarcza pracowała nierównomiernie. I w tym momencie pytanie teraz, dlaczego ta tarcza tak została uszkodzona? Czy było jakieś to zanieczyszczenie, które dostało się między piasty a tarczę, czy może jest uszkodzone łożysko, czy bicie zbyt duże piasty. To już jakby mechanik musi sobie sam ocenić, bo może na przykład zobaczyć też, że koła zostały zbyt mocno dokręcone, widać taki jasny ślad na otworze tarczy, że tam było zbyt mocno dokręcone. Jeszcze jeden, nie wiem, pan też mi powie, ważny, popularny temat w reklamacji, czyli piszczenie hamulców? Jakie są tutaj pytania? Tak, piszczenie hamulców to jest bardzo temat głęboki, że tak powiem, i często się pojawiający. No, czemu klocki piszczą? Podejrzewam, że gdyby ktoś wiedział, dlaczego te klocki piszczą, to by nie było klocków piszczących. Tak, jak wujek Szwajg mówi, gdyby wszyscy byli mądrzy, to by w końcu zwariowali od tej mądrości. Ale zwróćmy uwagę, że producenci samochodów są świadomi tego efektu piszczenia i sama budowa klocka jest tak przemyślana, żeby uniknąć tych właśnie wibracji, bo to piszczenie idzie właśnie od z dużych wibracji z klocków hamulcowych, czyli mamy podkładki metalowe, podkładki papierowe czy różne inne zabezpieczenia. Tutaj producent stara się zabezpieczyć, żeby tego piszczenia uniknąć, czyli wiemy już, że ten problem jest znany już od wytworzenia tego samochodu. Dalej mamy kolejny element, jak zgodność z wymiarami klocków. Drugi temat, oczywiście jak zwykle bardzo nudny, czyli czystość i jakość wymiany tego. Zwracamy też uwagę na stan elementów
które wyczyścimy, tak, czy one nie są już nadmiernie zużyte. W przypadku części klocków mamy dodatkowe takie blaszki, sprężynki, które zabezpieczają. Musimy wymienić, żeby ten klocek cały czas się poruszał płynnie. Co jeszcze z takich nudnych rzeczy, jak wymiana czy jakość montażu. Kolejna rzecz to na pewno stan tarcz hamulcowych. Jeżeli zamontujemy na zbyt zużyte tarcze hamulcowe, to przez pewien okres czasu te klocki będą się układały. I one przez ten okres mogą po prostu piszczeć, będzie to naturalne. Czasem może się zdarzyć tak, że tarcze są zbyt zużyte i grubość jest zbyt mała i one już nie spełniają, nie odprowadzają w odpowiedni sposób ciepła, nie spełniają tych swoich wymogów i te klocki będą jakby naturalnie piszczeć. I oczywiście zdarzają się wpadki nas jako producentów, że coś zepsujemy w procesie produkcji. Nie są dosyć częste rzeczy, ale też należy do tego czasem się przyznać, tak? Bo piszczenie klocków, wpadka z piszczeniem klocków czasem eliminuje nas, może wyeliminować nas z rynku na kilka lat. Ostatnie pytanie. Pan spotyka się z warsztatowcami na szkoleniach również. Czego dotyczą najczęstsze pytania? Z jakimi problemami, uwagami zgłaszają się uczestnicy szkoleń? Jeżeli chodzi o hamulce, tak? To zazwyczaj, jeżeli chodzi o hamulce, to zazwyczaj wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, jak serwisować układy hamulcowe. Natomiast ja wbrew temu staram się w pewnych rzeczach mówić, przemycać rzeczy związane z montażem. I wtedy to chyba to do niektórych trafia. Swego czasu w taką kampanię zrobiliśmy, gdzie wydaliśmy około 1000 mierników do pomiaru bicia tarcz hamulcowych po to, żeby ludzie zaczęli tego używać, żeby to jakby ograniczyło ich problemy reklamacyjne. My skoncentrujemy się głównie, jeżeli chodzi o hamulce, na tej części takiej mechanicznej, tak? Tutaj bardziej w trakcie naszych szkoleń o tym mówimy, natomiast mechanicy bardziej zainteresowani są tymi systemami elektronicznymi, które działają ABS, EBS, inne systemy wspomagania. I tutaj nie należy rzeczywiście pominąć rzeczy związanych z czujnikami kół, bo to są elementy, które przysparzają kłopotów, jak każdy może się zdarzyć element elektroniczny. No i tutaj często spędzamy dosyć dużo czasu na samej diagnostyce tych czujników, tego układu, jak zrozumieć, jak to wszystko działa. Dlatego, że oscyloskop na przykład nie jest zbyt popularny w naszych serwisach, a do diagnostyki czujników mimo wszystko dobrze jest używać oscyloskopu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się wiedzą z naszymi czytelnikami. Dziękuję również. Mam nadzieję, że zwłaszcza użytkownikom samochodów da to do myślenia i będą wybierać te warsztaty, które niekoniecznie są najtańsze, ale te, które potrafią to zrobić właściwie. Dobrze też, żeby mechanicy mówili klientom o tym, co oni tak naprawdę robią w tych samochodach. Także to wydaje mi się, że pomogło, bardziej mogło pomóc im.